Witam serdecznie. Ja nazywam się Piotr Dudek, a to jest kanał Dudek TV. Na początku, moi drodzy, powiem wam o zmianach, które następują u mnie. Przepraszam. A więc tak, 2,5 roku temu wystartował magazyn do kosza, dokładnie w listopadzie 2018 roku. Udało się nagrać w sumie aż 100 odcinków i z chwilą obecną magazyn przestaje istnieć. Oczywiście wszystkie materiały zostają na kanale, to jest jasna sprawa i oczywista, jak najbardziej. Natomiast pojawią się, oprócz oczywiście filmików typu highlight, ciekawe powiedzi, ciekawostki, zagrania, etc., bo tego nie zabraknie oczywiście, pojawią się dwa programy autorskie. Jeden z nich, i to jest właśnie premiera tego programu, to jest Moim Zdaniem. Czyli jak sama nazwa wskazuje, będę wyrażał swoją opinię na dany temat. Drugi format to będzie wywiad z. Będę się starał jak najczęściej zapraszać ciekawych gości i z nimi rozmawiać. Głównie na tematy oczywiście koszykarskie, ale być może te rozmowy wyjdą też jakby tam szerzej. Będą eksponowały rozmówcę. Także, moi drodzy, tyle tytułem wstępu. Chciałem też podziękować za dotychczasową oglądalność i reakcję na poszczególne materiały, bo o to w tym wszystkim przepraszam, chodzi. Słuchajcie, wczoraj Arget BM Slamstal Ostrów Wielkopolski to był pierwszy raz w historii tytuł Mistrza Polski. W fantastycznym finale Energa Basket Ligi pokonał w sumie 4-2 Enea Zastra Zielona Góra. Jak najbardziej zasłużenie. Tutaj bez dwóch zdań. I teraz kilka wyjaśnień. Co o tym zdecydowało? Przede wszystkim nastawienie mentalne, fizyczne, taktyczne. Czyli wszystko ogarnął kto? Igor Micić ze swoim sztabem, tak? Arturem Packiem, Andrzejem Urbanem, etc. Tak tu było widać efekty, że on potrafił zaskoczyć Jeana Tabaka, a Jean Tabak poza w zasadzie tym pierwszym meczem tak nie bardzo, jakieś były fragmenty. Okazało się, że, znaczy o tym już jakby wcześniej widzieliśmy, albo się domyślaliśmy, że coach Micić jest bardziej elastyczny. On zmienia te zagrania, bardzo szybko reaguje na to, co dzieje się na boisku. Jean Tabak jest bardziej konserwatywny. Ma swoje schematy i się tego często kurczowo trzyma. Oczywiście sprawa jest oczywista. Masło maślane, sprawa oczywista. Jean Tabak jest znakomitym trenerem. Zrobił wielką rzecz w lidze VTB z tymi bogatymi klubami. Rywalizował, piękne mecze wygrane naprawdę mega mocnymi graczami, klubami znanymi w całej Europie. Szóste miejsce, posunięcie zasadnicze w lidze VTB, udział w playoff, pierwsze z historii. To są wspaniałe osiągnięcia. W zeszłym roku, no tych playoffów nie było, ale tytuł Mistrza Polski przyznano wówczas Stelmetowi, bo tak się klub nazywał. Także Tabak jakby nie deprecjonuje, to jest świetny teren. Natomiast w finale swoją wyższość ewidentnie pokazał Micić. Oczywiście. Pamiętamy, że były zmiany, odejście Lumberga, odejście Marcela Ponitki, kontuzja Papasa. To było trudno to wszystko ogarnąć, zastąpić się nie udało zawodnikami, którzy przyszli. Bowen pokazał w finale, że to nie jest zawodnik pokroju. Nie tylko Lumberga, ale także kilku innych zawodników. Sojma w zasadzie nie zaistniał. Brembly, ciekawy zawodnik, też walczył z kontuzjami, a to było za mało. Były to problemy, ale pamiętajmy też, że z czegoś to wynika, bo dobra gra skutkuje, że zawodników próbują mocniejsze kluby wykupić. Normalna sprawa. Druga kwestia, tajemnicą Puśnela są duże. Nie będziemy powiedzieć ogromne zaległości finansowe, które klub powoli wpłaca. Chodzi mi oczywiście o Enea Zastal.
i ta cała sytuacja organizacyjno-finansowa miała swój wpływ. Także, ale tu nie ma co też gdybać, bo Igor Mistrz też przyjął zespół w połowie sezonu, no i jakoś nie narzekał. No, poczynił oczywiście ważne, celne kroki transferowe. Dobrze zawodników ciekawych wynalazł ze sztabem, z klubem, ich fajnie wkomponował, ale też miał już tą, powiedzmy, podstawę zbudowaną i wszystkiego nie mógł już po swojemu poukładać, a tak wszedł ten zespół i naprawdę pokazał się świetnie. Także w europejskich pucharach w ścisłym finale przegrali z zespołem z Izraela w ścisłym finale FIBA Europe Cup. Także tam widać rękę Igora i pamiętajmy także 2018-19 mistrzostwa za Wileń Włocławek, w 20 przyznane mistrzostwo za Stalowi, a jakby było w playoff? Nie wiemy, nie wiemy. I teraz 21 znowu Mlicić, także to jest człowiek, który no, tutaj w wieku 45 lat tutaj będzie za chwileczkę chodził za takiego ulepa sprzed lat, prawda? Bo on też tam Andrzej Ulep tam 4 mistrzostwa zdobył w ciągu 5 lat ze Śląskiem i z Anwilem. Z tym Anwilem w 2003 roku, w którym Mlicić był jednym z zawodników, tak? Bo Igor ma także mistrzostwo Polski jako zawodnik właśnie z Anwilem. Tak tutaj jakby czapki z głów przed Mliciciem, było naprawdę zespół przygotował fantastycznie na te playoffy i pokazał wielką, wielką klasę. Co do bańki, mnie też się o tym zawsze mówiłem. Bańkom się nie podoba. Nie podoba mi się, że gramy w hali zespołu, który nie był na pierwszym miejscu. I to na pewno było krzywdzące dla Enei Zastalu. Tu nie ulega wątpliwości, że zawsze nie jest tam, no nie mówię, że jest decydujące, ale bardzo ważne. Jak te obrzucone swoje kosze, swoje miejsce, to jednak w takiej batalii do czterech zwycięstw ma swoje znaczenie. To nie było, to nie jest sprawiedliwe. To nie jest fair wobec innych zespołów. Natomiast pamiętajmy, że jakoś tę sytuację trzeba było rozwiązać. Baliśmy się, że będzie problem z COVID-em. Pamiętajmy, co stało się pod koniec sezonu zasadniczego, jak się wysypał King Szczecin. I to mogło się w innym klubie też powtórzyć, także trzeba było to w bańce jednak zamknąć zespoły i tak spróbować to rozwiązać. Także do tego nie mam pretensji. Chociaż ja bym się mocno zastanawiał nad tym, czy na pewno to jest najlepsze wyjście, czy nie klasycznie grać, ale rozumiem ten punkt widzenia, bo faktycznie sytuacja epidemiczna nie była, nie jest znakomita i ten sezon mógłby być odwleczony bardzo, bardzo długo, a nie daj Boże zakończony przy zielonym stoliku, także tutaj jeśli chodzi o bańkę, nie mam problemu. Natomiast to powinno jednak być na neutralnym gruncie. Mimo wszystko, mimo pieniędzy, które trzeba było włożyć, jednak związek chyba jest na tyle bogaty, żeby to ogarnąć, bo wiadomo, że Ostrów Wielkopolski zgłosił się jako chętny do przeprowadzenia tej bańki właśnie u siebie. Jakoś nie słyszałem, żeby inne kluby to proponowały, bo to tam się wiadomo, że no z kosztami nie mi się to wiąże. Natomiast mimo wszystko, jeśli bym stał na czele polskiej koszykówki, bym na takie coś nie pozwolił. Nie mówcie mi, jak to mówią w Hiszpanii, w Niemczech i tak dalej, bo co to nas obchodzi? Róbmy po swojemu, bo po tym to był zeszły sezon, nie ten. Wciąż wracamy, jak bańki wyglądały w innych mocniejszych krajach koszykarsko w zeszłym sezonie. Zostawmy zeszły sezon. Trzymajmy się tego i to mi się nie podoba. Natomiast chętnych innych nie było. Związek nie kwapił się, żeby własnym sumptem finansowym to poprowadzić. A pamiętajmy, że już 12 maja playoff zaczyna się w lidze VTB z udziałem naszego zespołu, czyli Enei Zastal Zielona Góra. No i bez bańki byśmy nie zdążyli, bo zakładaliśmy, że Zielona Góra będzie w tym finale, nie ma co się oszukiwać. Byśmy nie zdążyli tych playoffów w systemie, że powiem, normalnym, tradycyjnym rozegrać, żeby zespół mógł się tam przygotować, troszeczkę odpocząć, zregenerować przed ważnymi meczami właśnie w lidze VTB. Szkoda, że Jeana Tabaka w przyszłym sezonie nie będzie.
To już zapowiedział, to już wspomniał na początku sezonu, że czego zabraknie w przyszłym sezonie w Polsce. Głównie ze względów rodzinnych, ale nie wyklucza Chorwat, że wróci jeszcze w przyszłości do Polski. Ja bym sobie tego bardzo życzył, bo ta rewelacja dwóch Chorwatów, jednego z polskim paszportem, czyli Micicia i Tabaka, to by mogła naprawdę być na lata. Piękna, piękna sprawa. Jeszcze chwileczkę pomówmy o mistrzach Polski nowych. Wielkie gratulacje oczywiście dla Arget Bemslam, Stal Ostrów Wielkopolski. Jeszcze dwie kwestie. Jakub Garbacz. Fantastyczny sezon tego zawodnika. Poszedł tak do góry, że to się w głowie nie mieści. Ja sobie nie wyobrażam, żeby on nie miał ważnej roli w naszej biało-czerwonej kadrze. Po takim sezonie odjechał strasznie. Tutaj w ogóle jakby zawodnicy typu Michał Kolenda czy Karol Gruszecki, którzy ewentualnie mogliby z nim powalczyć o to miejsce w kadrze, to jest przepaść w tym momencie. Przepaść, przepaść. Na taki poziom się wzniósł, że on spokojnie może rywalizować z zawodnikami Michalak, Sokłowski, Zyskowski. Wiadomo, Zyskowski bardziej 3-4. Michalak, Sokołowski 2-3, czyli tutaj Jakuba pozycja. No on troszeczkę można powiedzieć, że ma pecha, no bo jednak te pozycje są obwodowe mocno obsadzone, bo jeszcze przecież jest Ponitka, jest trochę tych zawodników, na 1-2 to już w ogóle jest spory też potencjał. 2-3, no mamy tego obwodowych zawodników. Znaczy ja mówię 1-2, no bo liczę Slotera, liczę, że Koszarek jeszcze tam wyciągnie, jeszcze tam zagra swoje, bo tam 37 lat, ale fantastyczna forma Łukasza. Także mówię, Łukasz, Sloter, mamy też kilku zawodników w obwodzie, też mamy takich kombo 2-1 typu Marcel Płynka, także jest tam w kim wybierać, ale zostawmy, pozycja 2-3 jest mega mocno obsadzona w kadrze, wiadomo, Płynka, Sokołowski, Michalak, Zyzio, no jest tych zawodników naprawdę sporo i to nie będzie łatwo, ale po takim sezonie, który pokazał i w pucharach, i w lidze, w mistrzowskim zespole, Jakub Garbacz, on musi dostać swoją naprawdę taką poważną szansę, bo zawodnik no, dąży do ideału, wręcz jeśli chodzi o poziom Belka, można jeszcze wyżej, bo nie tylko rzuca za trzy, nie tylko skosność, nie tylko niezła obrona, też jest penetracja, mega IQ, ale to jest praca, praca, praca i samoświadomość, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, no, zespół Ostrowa zrobi kolejny krok. Prawdopodobnie będzie to Liga Mistrzów. Liczę, że uda się Pawłowi Matuszewskiemu razem z innymi biznesmenami, którzy sponsorują klub, ten budżet jeszcze podnieść o 1 000 000, 2 000 000 złotych, żeby w tej Lidze Mistrzów coś pokazać, sprawić niespodzianki. No i walczyć w kolejnym mistrzostwie, w kolejnych rozgrywkach Energia Basket Ligi z nową mistrzostwo. Czyli bronić ten tytuł, bo ja sobie inaczej nie wyobrażam. Zostaje Igor Milicic, zostaje Garbacz. Garbacz podpisał kontrakt na kolejne 2 lata. Milicic jeszcze rok będzie, przynajmniej rok. Tak naprawdę tam się piękne rzeczy dzieją. Piękna nowa hala. Wrócą kibice, a wiadomo, że kibice w Ostrowie to jest na pewno 6. zawodnik na parkiecie. Także tam widzę naprawdę piękną perspektywę przed tym zespołem i to może się tam w tym czubie się zadomowić na pewno na stałe, a może nawet zdominuje na lata ligę, to zobaczymy, ale tam na pewno jest i pomysł sportowy, organizacyjny, biznesowy, także tu naprawdę jestem pełen podziwu, jak fajnie ten zespół został zbudowany, odbudowany, prawda? Wiadomo, że X lat temu zespół spadł, zaczęła się powolna, mozolna odbudowa basketu w Ostrowie Wielkopolskim i znowu widzimy stalówkę w Ekstraklasie i to na którym? Na pierwszym miejscu. Także jeszcze raz wielkie gratulacje. Moim zdaniem odcinek pierwszy. Kłaniam się nisko. Piotr Dudek, Dudek TV. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pogoda piękna idzie, także korzystajcie z uroków Maja.